To jest głos nasze, to jest dźwięk, który prosimy Pana Boga, prosimy Hashem, żeby słuchać nasze wyzwanie. Prosimy Pana Boga, żeby słuchać nasze prośby tutaj, że chcemy tylko, żeby przejść spokojnie do synagogi i żeby modlić i żeby zrobić wszystkie rzeczy, które każdy Żyd potrzebuje. Niestety nie mamy takiej sytuacji teraz. Niestety synagoga jest zamknięta. Niestety synagoga jest zamknięta dla pieniędzy, ale synagoga to nie jest nieruchomości, które można zarabiać za tego pieniędzy. Synagoga to jest dom modlitwa, to jest dom dla Boga i to jest dom, który modlimy do Hashem i prosimy o Hashem, żeby przyjmuje nasze modlitwa. Dlatego dmuchamy w szofar, żeby prosić Hashem, żeby wysłuchać nasze modlitwa, żeby wysłuchać naszym prośby i żeby będzie tu lepsze dni do społeczności żydowskiej w Krakowie i do całego narodu Izraela.